Odegrał bardzo ważną rolę podczas II wojny światowej, ponieważ zwerbował bardzo cennego agenta. Oskara Lange. Oskar Lange, ekonomista, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1937 emigruje do Stanów Zjednoczonych, gdzie wykłada na Uniwersytecie w Chicago. Lange miał pseudonim Przyjaciel. Gebert zwerbował go podczas wojny do pracy dla NKWD. Lange był bardzo ważny w operacjach wywierania wpływu, chociażby dlatego, że był obywatelem amerykańskim oraz wybitnym profesorem. No to był nabytek dla siatki komunistycznej w Stanach, dla Sowietów, wyjątkowy, dlatego że Oskar Lange, choć był kojarzony z ruchem lewicowym, nigdy formalnie nie przystąpił do ruchu komunistycznego. I Lange występował po prostu jako niezależny, aczkolwiek lewicowy profesor ekonomii, który, że tak powiem, na gruncie naukowym empirycznie doszedł do przekonania, że z Sowietami można się dogadać i że to Sowieci mogą zbudować taki nowy ład po wojnie, oczywiście przy pomocy Stanów Zjednoczonych.